teraz tak, i teraz każdy swoje, proszę, tak powoli, chyba chwila dla reporterów. Między znaczkami. Między znaczkami. Przecinka, brawo, można. Dziękujemy, że możemy się uczyć w nowej szkole. Cieszymy się, bo jest duże i ładne. Trzymaj się. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo gorąco wszystkim dziękujemy. Tu uczniowie powiedzieli, że szkoła jest duża i ładna i w związku z tym naprawdę jest to bardzo, bardzo miłe. Tak, kwiaty na ręce Panu Prezes, ale z ogromnym podziękowaniem także dla Pana Prezydenta, dla Pana Przewodniczącego. Naprawdę wszystkim bardzo dziękujemy. Szkoła nam się podoba, jest duża i ładna. No, jestem pod wrażeniem, kochani. Chciałbym podgratulować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy taką historyczną chwilę przeżywać. Ten dzień 14 lutego 2013 roku na pewno będzie do annałów. I to właśnie w jubileuszu 25-lecia powstania tej szkoły, która kiedyś była w bloku, gdzieś tam na ulicy Wyzwolenia, potem znalazła miejsce właśnie tutaj przy Piące, a teraz już jest na swoim. Zwykle słyszymy, że szkoły się zamyka. Było takie hasło, które realizowano, że 1000 szkół na 1000-lecie, a dzisiaj te szkoły albo są puste, albo też się zamyka, dlatego że no po prostu coraz mniej uczniów. A cieszymy się bardzo, że tych uczniów właśnie w szkole społecznej przybywa. To znaczy, że ta szkoła jest tutaj w Ciechanowie bardzo potrzebna. I dlatego też jeszcze raz chciałbym na ręce pani dyrektor pogratulować tego sukcesu. Kiedy zapytałem, kiedy ta szkoła powstanie, to powiedziano, że no właściwie to w kilka miesięcy, pół roku. No i dlatego też i projektantom, i budowniczym, i firmie, i wszystkim, którzy się przyczynili, chciałbym serdecznie pogratulować. Wszelkiej pomyślności. Tutaj zapraszam, też jest łazienka.
bez wychłodzenia. Tak. Bardzo, bardzo widne to myślenie. Tak. 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 Słońca będzie. A ilu was jest tutaj? W ogóle 20. Zasadna.